Witam Was bardzo serdecznie, szanowni Konradowie, to jest kolejny odcinek symulatora z linii 11. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiaj lecimy z Krakowa do Warszawy. Naszym Q400. Podobno godzinkę zajmuje ten lot, ale tak jakoś... U mnie zawsze loty trwają dłużej. W ogóle powinienem polecić Embraerem, ale... No nie lecę po prostu.
Czyli tak, tutaj trzeba zacząć delikatnie już skręcać w lewo. Bo i nie, jeszcze tutaj czasowo jednak prosto trzeba lecieć. Logida, ja już minąłem ten punkt Logida. Rozlecimy na Gipul. Coś co powinienem pokonać w 3 minuty, ja pokonuję nie wiem w 5 albo 6. Dobra, podkręćmy trochę mocnym silnikiem. Różnica pogody, co? Wylecieliśmy z Krakowa, to były chmury nie wiadomo jakie. Lecimy nad Warszawę, a tu po drodze nic. I tam był więcej 10 węzłów, chyba się nawet na dysz zanosiło. Bezwiecznie w Warszawie jest. Spróbujmy jeszcze trochę mocniej z tej mieszanki. Do 700 dajmy. O, idealne. Siedemsetki, ale za to troszkę większe ten. I zobaczmy. Jak wygląda nasz samolot podczas lotu. Z ziemi też coś ciężko się go jest tutaj dopatrzeć. Nie no, leć, leć. I tak bez przybliżenia, no to tutaj ciężko. A to chyba nie ten cockpit był i nie mogłem myszką nic oprawić. Dobra, jak tutaj wygląda nasz przelot? Insects Gipul. No dobrze, i z Gipulu na Bemracz będzie odbić w lewo. Dobrze. Jak powinniśmy lecieć, jest ok. I teraz tak. Czart.
Grupa wojsk Alfa. Nie, to nie jest, to jest... Czarac. Runway numer 33. To 10300. War. Nie ma tu ILS. Zgadza się, 110-300, no teraz się zmieniona ILS, dobrze. Przygotujmy sobie formułkę Entropa Petrowka, NGTS, send to runway 33. Height level 160 to feet. Dobra. No, lorku powinniśmy lecieć pod kątem 2 stopni. Nie w tą stronę, przepraszam. I tak mi tutaj wychodzi. No trochę pobujaliśmy. I z onoku zaczniemy zniżanie. Kurs pasa to 327. I tu wpiszemy kurs pasa. I tutaj będzie 327. Potem to powinno się dokładnie ustalać. Dobrze, wysokość już sobie zmienimy zawczasu. Na 3000. Formułkę wysyłamy. ILS są. Na wso. Kurs sobie możemy zmienić. I tutaj dopiero się ustawia dobrze. 327 mamy. A loku na Sosin mamy się zmienić na... Heading 313. Dobrze, już sobie zmienimy. I rozpoczynamy zniżanie. Prędkość zniżania dajmy na 2000.
I moc silników dajemy na idle. I zobaczmy sobie z zewnątrz. Za mną też jakiś samolot leci. Dobrze, ciśnienie 1022. Dobrze, i teraz może weźmiemy sobie to na approach. Na jakich klapach my tu będziemy lądować? No na 15, wiecie, 158 mi tu pokazuje, że mamy być. Trochę mi się nie chce w to wierzyć. No dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Ja resztę w następnym, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie.